Witajcie w formacie, który jest spadkiem po tym, co tworzyłem dla jednej z lokalnych redakcji. Mam nadzieję, że przyjmie się on tutaj na YouTubie i spodobałam się. Wszelką krytykę, pomysły czy wskazówki piszcie w komentarzach na dole. Tymczasem zaczynamy pierwszy odcinek. Opowiem wam w nim o nowościach Toyoty, dwulitrowej odmianie Supry oraz czwartej generacji Yarisa, który debiutował już na rynku razem ze swoim najbardziej szalonym odpowiednikiem, czyli GR Yarisem. Drugim tematem, który chcę podjąć, jest fakt zabicia linii RS przez Forda. Na otarcie łez prezentacja modelu 765 LT nowego dziecka brytyjskiego producenta super i hiper samochodów. Ostatni temat pierwszego odcinka to Formuła 1. Pierwotnie była to tylko informacja o tym, że seria wyścigowa wraca, ale od momentu, kiedy pisałem poprzednie słowa, zmieniło się bardzo dużo. Pomimo sytuacji, która panuje na świecie, Toyota nie zwalnia tempa. W Europie wprowadza na rynek dwulitrową odmianę najnowszej, piątej generacji modelu Supry. Samochód dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia, Dynamic oraz Prestige. Fani mają szansę na zakup edycji specjalnej Fuji Speedway Edition. Prócz uporządkowania gamy modelu, dwulitrowa odmiana może pochwalić się mniejszą o 100 kg masą oraz lepszym rozłożeniem środka ciężkości. Te małe usprawnienia pomagają zwiększyć przyjemność z jazdy, pomimo że silnik generuje tylko 268 koni mocy. Silnik turbo współpracuje z 8-biegową skrzynią automatyczną, a napęd przenoszony jest na tył. Ceny zaczynają się od 209-900 zł. Edycja specjalna, wyróżniająca się m.in. dedykowanym lakierem oraz akcentami stylistycznymi, zaczyna się od 223 900 zł. Drugą nowością jest świeżo zaprezentowana czwarta generacja Toyota Yaris. Pod maską m.in. nowy napęd hybrydowy oparty na trzycylindrowym silniku o pojemności 1,5 litra generującym 114 koni mechanicznych mocy. Klienci mogą wybrać także jeden z dwóch silników benzynowych. 1.0 o mocy 72 koni, który współpracuje z 5-stopniową skrzynią biegów oraz dedykowany tylko czwartej generacji Yarisa, motor 1.5 o mocy 121 koni. Może ona być sparowana z 6-stopniową przekładnią manualną lub automatyczną CVT. Hybrydowa jednostka dostępna jest tylko ze skrzynią e-CVT. W ofercie jest 5 wersji wyposażeniowych: Active, Comfort, Selection Elegant, Selection Style oraz Premier Edition. Ceny zaczynają się od 59 900 zł za napędy konwencjonalne oraz od 77 900 zł za wersję hybrydową. Zaprezentowano także najbardziej hardkorową odmianę małego samochodu Toyoty. Pod maską GR Yarisa znajdziemy trzycylindrowy silnik turbo o pojemności 1,6 litra i mocy 261 koni. Ceny tej odmiany zaczynają się od 143 900 zł za wersję Dynamic. Możemy opcjonalnie wyposażyć auto w pakiet Sport lub VIP. Złe wieści dochodzą z obozu Forda. Z powodu nowych norm emisji CO2, które Unia Europejska planuje wprowadzić w najbliższych latach, amerykański producent rezygnuje z ikonicznej odmiany Focusa, towarzyszącej jej od początku odmiany RS. Ford Motor Company w oficjalnym oświadczeniu poinformował o tym, że trzecia generacja tej odmiany jest ostatnią i rezygnuje z opracowania kolejnej, czwartej generacji sportowej odmiany Focusa. Tłumaczę to faktem zbyt wysokich kosztów opracowania nowej technologii, żeby stworzyć ten silnik, który ma spełniać nadchodzące normy emisji CO2. Popularne rozwiązanie, czyli stworzenie tzw. miękkiej hybrydy, również z powodów finansowych odpada. Focus RS trzeciej generacji wyposażony jest w czterorzędowy silnik benzynowy EcoBoost o pojemności 2 litrów, doładowany turbo, generujący 350 koni mocy. Jest on przenoszony na asfalt dzięki układowi 4x4. Dużo plotkowało się, że czwarta generacja Focusa RS z powodów ograniczeń będzie samochodem hybrydowym. Unia Europejska wyraźnie pokazała miejsce w szeregu nie tylko Focusowi, ale także innym samochodom sportowym. Obecne normy emisji CO2 to 95 g na kilometr. Każdy gram powyżej limitu 95 jest płatny 95 euro. Do 2025 roku limit ma być obniżony do 81 g na kilometr, a na początku następnej dekady do 67 g na kilometr, a cena za każdy gram powyżej tych limitów będzie zwiększona. Pokłosiem likwidacji linii RS będzie zwolnienie około 12 tysięcy osób w Europie. McLaren zaprezentował swoje najnowsze dziecko, czyli model 765 LT. Auto należy do klasycznej już linii modeli określanych mianem Longtail, stworzony na bazie modelu 720S. Longtail wyposażony jest w podwójnie uturbiony silnik V8, który generuje 765 koni mocy i 800 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu, że skrzynia jest podporządkowana sposobowi wciskania pedału gazu, zwiększono o 15% elastyczność silnika, a nowe LT osiąga setkę po 2,8 sekundy. Od 0 do 200 km na godzinę auto katapultuje się w 7,2 sekundy.
Auto jest lżejsze o 80 kg od swojego prekursora, dzięki czemu waży 1339 kg. Obniżenie wagi uzyskano dzięki odchudzeniu takich elementów jak chociażby tytanowy poczwórny układ wydechowy, a w skrzyni biegu według McLarena wykorzystano materiały, które możecie znaleźć też w ich bolidach Formuły pierwszej. Szyby i oszklenie zmieniono na poliwęglan zamiast standardowego cięższego szkła. Przy takiej mocy auto musiało być również wyposażone w odpowiedni zestaw aerodynamiczny. Wszystkie dokładki są wykonane z włókna węglowego. Również zderzaki, przód i tył, zostały zastąpione przez odpowiedniki z włókna węglowego. Do zderzaka z przodu dodano dokładkę, czyli splitter. Boczne dokładki progowe są wykonane, jak żeby inaczej, z włókna węglowego. Zmieniono tylne skrzydło na większe, czyli takie, które charakteryzuje odmianę longtail. We wnętrzu gości totalny motorsport, który jest zaprezentowany głównie przez włókno węglowe. Z karbonu wykonane są wyścigowe fotele, tunel środkowy oraz podłoga, na której znajdziemy wyściołanie z cienkiej, lekkiej alkantary. Klienci opcjonalnie mogą zamówić poliwęglanowe panele na dachu i przejrzystą klapę z tyłu, która eksponuje silnik oraz idealnie komponuje się z nadwoziem z włókna węglowego. Ci, którzy kochają motorsport jeszcze bardziej, mogą usunąć system audio oraz układ klimatyzacji. Firma Zwalking jest na tyle super, że bezpłatnie pozwala przywrócić obie rzeczy. Z MSO, czyli McLaren Special Operations, oferuje dwie dodatkowe wersje, Club Sport i Club Sport Pro, z dodatkowymi opcjami personalizacji. Jak w przypadku wszystkich aut z rodziny Longtail, 765LT jest limitowana do dokładnie 765 egzemplarzy, a każdy z nich jest numerowany. Ceny auta startują od 1,5 miliona złotych. I na sam koniec obiecana Formuła 1. Miałobyś krótko o tym, jak nowy sezon wraca z nienatka na początku lipca, jak to Liberty, czyli firma zarządzająca Formułą 1, wymyśliła, żeby w czasie koronawirusa jednak wystartować z wyścigami. I tak, wszystko zacznie się w lipcu na podwójnym Grand Prix Austrii. Podwójnym, bo weekend po weekendzie odbędą się wyścigi. Taki sam scenariusz zobaczymy podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii oraz Grand Prix Węgier, które zamknął europejską część sezonu. Z dwóch zapowiedzianych nowych torów zobaczymy tylko Grand Prix Wietnamu, ponieważ Grand Prix Holandii zostało odwołane. Wyścig w Wietnamie odbędzie się optymistycznie w azjatyckiej części sezonu. Całość zamknie Abu Dhabi, tradycyjnie, który odbędzie się tym razem na 11 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Dobrze, że mamy na świecie miejsca, w których zima nie występuje i nie mówię tutaj o Polsce. Największe zamieszanie, jakie się zadziało w tym okresie pomiędzy nagrywaniem poprzedniego komentarza a obecnego komentarza, to są roszady w padoku. Sezon 2020, część kierowców spisała na straty. Więc niektórzy z tych kierowców zaczęli szukać alternatyw do zmiany swojego miejsca pracy. Tymi niektórymi jest m.in. Sebastian Vettel, który musiał pożegnać się ze swoim miejscem w Ferrari z powodu niezgody, jaka zapanowała w zespole. I tak właśnie Seb po sezonie 2020 opuszcza Scuderię, przegrywając walkę o lideryzm z młodym, takim naturalnym talentem, jakim jest Charles Leclerc. Miejsce Vettela przy młodym Monakijczyku zajmie Carlos Sainz. Oczywiście chodzi o syna legendy rajdów, nie o tego seniora, że tak powiem, Sainza. Młody Carlos opuszcza McLarena i swojego kolegę Lando Norrisa, któremu Carlos ogólnie jawił się jako lepszy kierowca. Był takim też troszeczkę większym, lepszym liderem. Tak przynajmniej mi się wydaje, jak obserwowałem wyścigi Formuły 1. Carlos zwalniając miejsce dał możliwość Danielowi Ricciardo, który, jak mówią plotki, najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 24 godzin zostanie ogłoszony jako kierowca wyścigowy zespołu Zwalking. Historia Daniela Ricciardo to jest po prostu osobny odcinek, bo po fenomenalnym wejściu w Red Bulla uznał, że jednak przejdzie do Renault, ponieważ Renault może dać mu więcej możliwości na to, żeby stać się tym mistrzem, tak? Chciał zdobyć z Renault to swoje pierwsze mistrzostwo. Jak praca z Renault i to, jak zarządzany jest ten system, ten zespół, przepraszam, no bo to też jest zupełnie inna historia, inna kwestia, bo zespół Renault jest po prostu fatalnie zarządzany. No, nie pozwoliła mu wyjść nawet, że tak powiem, przed szereg w przypadku Sainza i mam nadzieję, że zajmując miejsce Carlosa w McLarenie, Daniel będzie miał tą szansę, którą powinien dostać, jeżdżąc jeszcze dla Renault. Wracając do Sebastiana Vettela.
pozostając przy kwestii Vettela, w którym w dniu, kiedy pisałem to, czyli to jest czwartkowy wieczór, w sumie czwartkowa noc, mówił głośno, że Vettel do Renault nie chce pójść i jeżeli będzie musiał wybierać między tym, czy pójść do Renault, czy zakończyć karierę, to Sebastian powiedział definitywnie, że zakończy karierę, więc można powiedzieć, że troszkę czterokrotny mistrz świata, bo jak wiemy, Sebastian jest czterokrotnym mistrzem świata, dość twardo postawił warunki, dość twardo powiedział, czego chce, a chce pracować w Mercedesie. Całości, tak całość podsyca oczywiście Mercedes, ponieważ powiedzieli o tym, że zastanowią się nad potencjalnym transferem Vettela, tylko wtedy pozostaje kwestia tego, co z Bottasem. Szczególnie, że Renault, niektórzy się śmieją, że to jest taki trochę trolling, ale mówi się, że Renault zaczęło rozmawiać z legendą, można powiedzieć, tego zespołu, czyli z Fernando Alonso, który zakończył karierę po tragicznym sezonie. To było 3 chyba lata temu, albo 2 lata temu, jak Fernando Alonso zakończył karierę. No teraz chcę wrócić do Formuły 1, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, szczególnie, że w McLarenie to on rozdawał karty i to on był takim człowiekiem, który mówiło się nawet, że to jest, że McLaren stał się zespołem Fernando Alonso. Jednym ze scenariuszy, tak, odchodząc na chwilę od tematu Fernando, jednym ze scenariuszy jest to, że Valtteri Bottas miałby pójść do Renault na miejsce Daniela Ricciardo i razem z Estebanem Oconem jeździć dla Francuzów. Osobiście ja uważam, że to jest totalna plotka, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że Valtteri mógłby opuścić Mercedesa, a jeżeli miałby zmienić stanowisko, w sensie ustąpić Sebastianowi, tak jak Vettel chce pracować w Mercedesie, chciałby ustąpić Vettelowi, to szybciej obstawiałbym, że zostałby kierowcą trzecim rezerwowym bądź kierowcą testowym dla Mercedesa, niż miał opuścić ten zespół całkowicie. Nie oszukujmy się, że Vettel też nie byłby na rękę do końca Hamiltonowi. Hamilton chce i mówił o tym otwarcie, że chce przebić rekord Michaela Schumachera, chce zdobyć więcej tytułów, chce być lepszym kierowcą, w sensie bardziej legendarnym kierowcą niż Michael Schumacher i to jeżeli chodzi o kwestię wygrywania tytułów, bo to, że jest lepszym kierowcą, wiemy już doskonale i tutaj pomimo tego, co się mówi i pomimo tego, co wiele osób też w jakiś sposób próbuje zbić, Lewis Hamilton jest jednym z najlepszych kierowców, jaki obecnie jest w padoku Formuły 1. I jak to czytałem w którejś książce, chyba w Niezwyciężonym, o Robercie Kubicy, że jest pośród 20 najszybszych kierowców na świecie, najlepszych kierowców, więc prawda jest taka, że Lewis chce powalczyć o kolejny tytuł. To będzie 6 chyba tytuł mistrza świata, jeżeli się nie mylę. A Vettel chce też powalczyć o tytuł mistrza świata i wątpię, żeby on pokornie przyjął informację o tym, że musi ustąpić Hamiltonowi, czy musi w jakikolwiek sposób być kierowcą numer 2. Obawiam się, że pomimo tego, że Sebastian z opowieści, z tego, co się widzi na konferencjach prasowych czy na wywiadach z nim, musi być przesympatycznym człowiekiem, to jednak w pracy gdzieś tam nie wszyscy sobie to chwalą. Było to za czasów Red Bulla, było to za czasów Ferrari. W Ferrari wiemy, jak to się skończyło, łącznie z przepychankami pod tytułem nie puszczę Charlesa, mimo że jest szybszy, jak chce, to niech mnie wyprzedzi. Parafrazując, bo to nie był dokładny cytat. Sezon 2020 się nie rozpoczął. Jest to trochę gdybanie, ale patrząc na poprzedni sezon, 2019,
to forma Sebastiana też nie wskazuje na to, że on mógłby być wsparciem dla Hamiltona, czy osobą, która by srebrną strzałę prowadziła tak jak Toto Wolff i Mercedes-Benz chcą, czyli po zwycięstwo. Nie oszukujmy się, że pomimo tego, że Bottasowi też się noga powinęła, potrafił on wygrywać. Potrafił się postawić też w kwestiach takich jak puszczenie Hamiltona, gdzie powiedział wprost, że jest po prostu szybszy. Jak to się rozegra, nie wiemy. Trolling Renault może się zamienić w coś prawdziwego. W końcu Fernando też od pewnego czasu nie mówił, że nie chciałby nie wrócić do Formuły 1, więc przeciwnie, myślał o powrocie, więc powrót do zespołu, w którym zdobył Mistrzostwo Świata, byłby na pewno fajnym pomysłem. Co do Vettela w Mercedesie, uważam, że jest to kwestia, która albo Vettel będzie musiał się pogodzić z tym, że nie będzie kierowcą wyścigowym i będzie musiał stać z boku, albo skończy się tym, że Bottas, którego osobiście lubię i osobiście bardzo cieszę się z jego wyścigów i z jego osiągnięć, zostanie tym trzecim, tak? Tak jak teraz Robert jest. O ile w przypadku Roberta jest to decyzja czysto sportowa, też myślę, że podjęta bezpośrednio przez Roberta, który niestety nie będzie miał szans chyba wystartować w wyścigach DTM, a w przyszłym roku możliwe, że nawet w ogóle nie będzie miał czym startować, bo BMW chce się wycofać z niemieckiej serii wyścigów samochodów turystycznych. Tak myślę, że Vettel w Mercedesie jest dla mnie najmniej prawdopodobny. Prędzej obstawiałbym, że Nico Hülkenberg, albo jak to Daniel Ricciardo mówi, Hülkenberg, wróci do Formuły 1, niż Vettel usiądzie w fotelu numer 2 Mercedes. Oczywiście mogę się mylić, tak? I możliwe, że Mercedes będzie widział w tym, że Sebastian będzie w zespole niemieckim, będzie też działał na ich korzyść, jeżeli chodzi marketingowo, wizerunkowo, no bo w końcu Niemiec w niemieckim zespole, tak? I to najlepszym niemieckim zespole w tej chwili, bo chwała i została przywrócona srebrnym strzałom. Tak uważam, że jest to najmniej prawdopodobne w tej chwili. Na pewno bardzo fajnie, że Sainz jeździ dla Ferrari. Nie mam pojęcia, jak to wpłynie na jego wyniki, ale obstawiam, że siły Ferrari są tak teraz mocno skondensowane i puszczone w kierunku Charlesa Leclerca, że Sainz, pomimo tego, że gdzieś tam spełnił swoje marzenie, to jednak może być to kwestia, która troszeczkę wpłynie na jego osiągi, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, bo nie oszukujmy się, że kierowcy, którzy są faworyzowani przez Ferrari, są o wiele lepiej traktowani w tym zespole, a kierowcy, którzy są na miejscu drugim, czasami ich taktyki nagle okazują się błędne i może to spowodować to, że jednak będziemy widzieć Carlosa, ale nie tam, gdzie chcielibyśmy, czyli jak najbliżej Charlesa. Ricardo, według mnie przejście do McLarena to jest najlepsze, co mogło mu się przytrafić po tym, jak trafił do Red Bulla, bo bycie w Red Bullu, jazda dla Red Bulla dużo dla niego znaczyła, on zresztą bardzo dobrze sobie radził tam, przegrał oczywiście rywalizację z Maxem Verstappenem, ale też nie oszukujmy się, że Verstappen ma bardzo dobre zaplecze, no i jest też piekielnie dobrym kierowcą, troszeczkę niedojrzałym emocjonalnie pod pewnymi kwestiami, ale na pewno kierowcą bardzo, bardzo dobrym i jeżeli tylko gdzieś przyjdzie ta ogłada, to możliwe, że Holendrzy będą mieli swojego Lewisa Hamiltona za dosłownie sezon, może dwa. Może być niespodzianką w tym sezonie, też tak uważam osobiście, jeżeli chodzi o Verstappena. To tyle w pierwszym odcinku, dzięki wielkie. Rozgadałem się trochę w Formule 1, miało być jeszcze krócej niż wcześniej, bo miała być tylko dokładka o tych o transferach, ale przedłużyło się. Ja dziękuję bardzo, to jest pierwszy odcinek nowego programu motoryzacyjnego i wiecie co? Taki będzie tytuł. Nowy program motoryzacyjny. Trzymajcie się cieplutko, zostańcie w domach jeszcze póki
możecie. Oczywiście chodzi o tego cholernego korona świrusa, a jak musicie już wychodzić z domu, to pamiętajcie, maseczki na twarz, 2 metry od ludzi, trzymajcie się cieplutko samych siebie i swoich najbliższych. Cześć, trzymajcie się, hej!